Witajcie. Wy tego nie wiecie, bo wy i tak oglądacie jeden filmik, ale ja o tym wiem i jest mi z tego powodu troszeczkę smutno, troszeczkę przykro. Ale dopiero dzisiaj, w niedzielę, o godzinie 21:43 mam czas, żeby coś dla was nagrać, bo działo się bardzo dużo. Z update'ów stagrafowych, najpierw powiem wam, zrobiliśmy już bardzo dużo. Skończyliśmy malowanie ścian, skończyliśmy montaż lamp, skończyliśmy montaż paneli naściennych, skończyliśmy zakładać półki, zrobiliśmy magazyn, ogarnęliśmy, przygotowaliśmy strefę sklepową już do działania tak naprawdę. Strefa sklepowa jeszcze dzisiaj, już dzisiaj nie filmowałem, bo wpadłem tam tylko na 2-3 godzinki, żeby poprzestawiać rzeczy, stoły. Przygotowuję sobie przestrzeń do budowania stołów, ponieważ w najbliższym czasie będę tam budował 6 stołów. I jest już prawie gotowe. Na 17 lutego jest w Stagrafie Giełda Biców i jest też takie oficjalne otwarcie sklepu. W nowej jego formie, bo sklep, jakby nie było, jest w nowej lokacji, bo jest w lokalu obok, ale z tego starego lokalu do nowego lokalu można przejść po prostu przez dziurę w ścianie. Profesjonalną dziurę w ścianie. Jeśli oczywiście damy radę wyszlifować wszystko, jeśli nie, no to troszeczkę nam jeszcze to zajmie. To już są takie kosmetyka, naprawdę, już nie mamy siły robić. Więc robiliśmy dużo rzeczy, było dużo malowania, było dużo nagle na ostatnią chwilę jakieś przepięcie, jakiś kabel przewiercony, albo jakieś po prostu złe spięcie, jakieś lampy się zgasiło, one się nie gasiły, włączało się strasznie dużo. Tutaj Sławek CC miał bardzo dużo roboty z elektryką, rozpinanie, przepinanie, puszczanie nowych kabli, puszczanie nowych peszli, strasznie dużo takich pierdółek. Ogarnęliśmy też magazyn, którego wam pewnie nie będę pokazywał, ale możliwe, że w przyszłym tygodniu jakoś takie podsumowanie będziemy robić, albo w przyszłym tygodniu, już ostatni raz chyba będę wspominał o Stagrafie, jeśli chodzi o jego remont, bo w tym przyszłym tygodniu będę budował jeszcze stoły, więc może jakieś tam opowiem trochę o tym budowaniu stołów, ale tak w ogóle to w przyszłym tygodniu się już kończy. Nie będę mówił nic więcej o Stagrafie, obiecuję. W sensie remontowym. I tak, ale pomimo wszystko, pomimo tego, udało mi się zrobić trochę rzeczy modelarskich. Czekajcie, sięgnę tylko. No tutaj mam swoją walizeczkę. Dobrze, pokażę wam. Pierwsza rzecz, i tutaj muszę porozmawiać sobie z Olą, bo wyprałem swoją walizkę i nie prałem jej w dużej temperaturze, ale tutaj ta gąbka, która jest w środku, ona się skurczyła i teraz to wszystko wygląda badziewnie. To jest moja wina oczywiście, to nie jest wina walizki, broń Boże, tylko to jest moja wina. Ale chyba może wyprałem, może trochę za wysokiej temperaturze, może nawet nie tak pranie, jak suszenie może jej nie zadziałało, nie pomogło. I nagle skądś, wiecie, z odmętów pralki, gdzieś się zebrały takie białe pypcie. Nie wiem, jak ktoś wie, jak się tego pozbyć, dajcie znać, bo mam tego pełno, nie? Cały ten rzep jest w takich pypciach. Muszę się tego pozbyć. A ogólnie prałem ją dlatego, że ona była gdzieś tak utytłana jakimś czymś białym. Nie mogłem się tego pozbyć, no i nadal się tego nie pozbyłem, więc zrobiłem sobie jeszcze gorzej niż miałem. No i myślę, żeby chyba żelazkiem to zaatakować. Ale jeśli chodzi o modelarkę, słuchajcie, zobaczcie to. Tu mamy 4 oddziały, jeden oddział weteranów tutaj i 2 oddziały z 2 KM-ami i tutaj z 1 KM-em, 2 Panzerfausty, 2 Panzerfausty, tutaj dwa Panzerfausty, trochę źle ich postawiłem, trochę Panzerfausty powinny stać razem. Więc mamy ogarniętych, mamy też dowódcę, mamy też snajpera tutaj takiego tego konwertowanego, co konwertowałem go na streamie, mamy 2 spotterów, no i to. Więc to mamy. Także to tutaj było, w tym tygodniu było składane, wiecie, też całe przyrządowanie im zakładem i psikałem. Tutaj, w tym tygodniu tak naprawdę ich tylko psiknąłem chyba. No i przykleiłem sobie ich na podstawkach tak, jak oni mniej więcej będą i mam ich na magnesikach. Oni są na magnesikach, mogę ich sobie ładnie wyjąć, ciach. Wystarczająco się trzymają, mogę ich sobie zdejmować. Myślę, że sobie zrobię takie mini scenki, że na przykład tutaj dużo jakichś krzaczków, to jakiś murek. W tym zestawie będą w Brothers jakaś ruinka, więc możliwe, że te ruinki sobie tutaj gdzieś wkleję. Tu zrobię tutaj, wiecie, żeby to jakoś fikuś nie wyglądało. Tak, będzie to trochę głupie, że oni podróżują ze swoimi ruinami, no ale trudno. No i tu mamy jeden czołg. Mamy tutaj sztuga i powiem wam szczerze, że jeszcze sztuk nie jest zmagnesowany, ale nie mam pojęcia. Patrzę w instrukcję, jak nie wiem, nie powiem co w co, ale patrzę w instrukcję i nie wiem jak mam przygotować te boczne panele. Nie mam pojęcia, jak je zamontować. Wygląda mi to na bardzo skomplikowane i chyba tego nie zrobię, bo albo wymyślę może jakiś inny sposób i wtedy. Więc to jest jeden progres
modelarski. A z innych rzeczy, tak jak już pisałem na grupkach, poddałem się. Kupiłem sobie Salvation, tereny sobie złożę na szybko i złożę sobie Space Marine. Będą to pierwsi Space Marini, Primarisi, których będę składał i będę malował. Bo na razie tylko składałem Primarisów, tam z boksa jakiegoś, ale jeszcze nie malowałem chyba. Nie kojarzę, więc będą to też albo Raven Guardi, albo będą to, bo armię Raven Guardu też kiedyś zbierałem, więc będzie mi pasowała. Poza tym mam Raven Guard do Warhammera 30 000, no i w Legionie. Albo będzie to armia Flesh Terrors, więc jedno z dwojga. Więc to tak. A resztę, drugą część, czyli Striking Skorpionów 10 daje Śniegowi, bo ostatnio ze mną gra, miał urodziny, 7 lutego miał Śniegu urodziny, więc jeżeli możecie, to wszyscy teraz w komentarzu piszą wszystkiego najlepszego Śniegu, jesteś o rok starszy, stara, młoda dupo. I będziemy sobie grali, więc w najbliższym czasie chciałbym ograć te scenariusze, które są w książce. Możliwe, że któregoś dnia się spotkamy ze Śniegiem. Już teraz granie nam idzie całkiem nieźle, więc po prostu zrobimy sobie albo stream jakiś, albo nagramy jakiś battle report. A chcielibyśmy ogólnie zagrać wszystkie tam te 6 gier, czy ile gier jest w tym zestawie, w tej książce. W tej książce oczywiście, w tej Salvation. Kill Team Salvation. Dodatkowo jeszcze mam nowego White Dwarfa, który ma niedługo swoją premierę. Mam już swojego White Dwarfa, mam już swoją kopię i będę go recenzował w najbliższym czasie. Premiera tego materiału będzie pewnie w piątek, w sobotę i tak dalej. W środę, bo pewnie teraz jak to oglądacie, to jest poniedziałek, w środę będzie, będzie premiera Battle Reportu z Bolt Action, więc zapraszam Was bardzo na to, bo to jest pierwszy raz się coś pojawia takiego na moim kanale. Chłopaki bardzo fajnie zagrali grę. No i będzie, jest tego materiału. Skończyłem edytować. Fakt faktem, edytowałem to w bardzo minimalny sposób. Starałem się tylko wycinać te rzeczy, które chłopaki ogólnie też grali bardzo szybko. Cała gra ze wstępem i zakończeniem trwa 2 godziny 12 minut chyba. Więc całkiem szybko i takim to poszło. A ja wycinałem tylko takie, wiecie, sprawdzenie w książkach, jakieś tam mierzenie trochę żmudne, albo jakieś nasze głupie teksty i tak dalej. I to tyle tak naprawdę. To dzisiaj będzie bardzo krótkie podsumowanko, bo tak staram się szybko, żeby wam to jeszcze dzisiaj wrzucić, albo jutro już o 12. Jeszcze na stole modelarskim jeszcze stoi Panzer 4, który ma jeszcze nie ma lufy przyklejonej, którego montuję, żeby mieć już kolejny czołg. No i tutaj jest na tym, na półeczce stoi w skali 1 do 48, ale on jest duży, on będzie duży i powinien być duży. Tiger 1. Jak przełożyłem sobie do Panzera, on jest znacząco większy od Panzera, oczywiście, ale wydaje mi się, że on powinien być znacząco większy. Muszę gdzieś poszukać jeszcze referencji, jak dużo większy powinien być Tiger 1 od Panzera 4. Bo jeśli będzie mniej więcej wizualnie tak samo, to czy tak samo większe, jak te modele są od siebie większe, to super, składam model 1 do 48 i tyle. Nie będę się tym przejmował. No i to słuchajcie, na ten moment tak naprawdę wszystko. W Stagrafie bardzo dużo się działo. Zacząłem Stagrafem. Bardzo dużo się działo. Skończyliśmy praktycznie w tym momencie przez ten tydzień, dopóki nie przyjedzie całe drewno, wszystkie blaty nie przyjadą do sklepu, to Chryspin ze swoją małżonką mają, będą tam sobie odpicowywać sklep, żeby w pewnym momencie po prostu będą malować sobie jakieś duperelki, jakieś tam ściany będą sobie jeszcze malować, bo to mogą robić sami, my do tego nie jesteśmy tak naprawdę potrzebni. I tak naprawdę no my też może musimy sobie trochę odpocząć, bo i ja, i Sisi jesteśmy troszeczkę już zmęczeni tym, że po pracy, wiecie, jedziemy i robimy coś jeszcze, no i wieczorem trzeba też coś w domu porobić, przydałoby się. A ja na przykład u mnie mój remont w domu leży odłogiem, nie? Ja mam parę rzeczy do zrobienia. Chociażby tutaj, no miałem tutaj zrobić jeszcze, zobaczcie, no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mówiłem, że pomaluję te elementy, no i pomalowałem to. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale że to pomaluję i pomalowałem, wygląda całkiem nieźle. No i że ta puszeczka mi została. Jeszcze ta puszeczka mi została, no ale to będę malował. Jak będę malował jeszcze? O, tutaj to będę malował. Tu jest takie białe. Chciałem to pomalować, żeby to było czarne. Tutaj pod drzwiami jest takie białe i brzydkie. Ja chciałem to wykończyć. Parę jeszcze takich drobiazgów. No i chciałbym zakończyć tutaj. A, i tu jeszcze będzie firanka wielka. To będzie wielka firanka. Tu będzie wielka firanka. Tu. Żebyśmy, jak nagrywam battle report, to żebym mógł to od wszystko oddzielić i żeby nie było tam nic widać, co tam jest, bo nie wygląda to najlepiej. Nieistotne.
Dobrze, co jeszcze muszę wam powiedzieć? Czy coś jeszcze jest ciekawego do powiedzenia? Aha, 20 kwietnia, migawka. Pamiętacie, w Łodzi 20 kwietnia, migawka. Będę starał się być takim patronem medialnym migawki, czyli po prostu wpadnę tam, znowu zrobię jakieś wywiady, nagram materiał, pokażę wam, jak było na w formacie wideo, a nie tylko tak jak mówię, że ludzie robią posty i tak dalej, artykuły na swoich blogach, w blogach, no ale ja staram się to robić raczej wideo, no bo to jest format, który ja robię, więc na pewno na podsumowaniu tego dnia będzie też migawka. I tak, co teraz mamy do zrobienia? W tym tygodniu, co planuję zrobić? W tym tygodniu mamy znowu dwa streamy. Udaje mi się, słuchajcie, pomimo wszystko, udaje mi się streamować regularnie i cieszę się z tego bardzo. Czy to jest gra, czy to jest podsumowanie miesiąca, czy cokolwiek. Wtorek i czwartek o 21.15 wbijam na streama z wami i siedzimy tam dwie godzinki z reguły ostatnio. Więc w najbliższych streamach ja zakończę sobie składanie tych boltowców, tego bolta i zostawię na razie ich w takim stanie, bo nie śpieszy mi się z graniem, a bardziej mam większą frajdę na chwilę obecną w graniu w Killteama, więc pewnie w najbliższym streamie będziemy składać Space Marinów do Killteama. No i tyle. To jest pierwsza rzecz, którą będziemy robić. Myślę, co drugie, co jeszcze możemy robić. W któryś dzień będę nagrywał też, tak jak mówię, materiał ze Stagrafu, jak składam stoły. Pokażę wam, jak ja buduję stół. Stół mniej więcej taki, jak ja tutaj mam. To jest ogromny stół, ten co widzicie. Jest ogromny stół, ja mam prawie 1,92 m i on mi sięga, słuchajcie, nie wiem, czy to widać, czy to widzicie. O, nie wiem, tak powiedzmy. On mi sięga do pasa, do mojego paska dokładnie sięga. Więc on jest dosyć wysoki. Ja lubię wysokie stoły, bo ja się muszę schylać. Niższe osoby może mają trochę problem. Ale pokażę wam, jak ja tam będę składał stoły i może was to zainspiruje, może weźmiecie sobie plan i sami sobie złożycie stół. Pokażę wam, jakie części, jakie deski trzeba sobie przyciąć. Staram się to robić tak, żeby to nie było, może stół sam w sobie nie był idealny do tego, co... Na przykład tutaj, inaczej, może tak, o. Tutaj w tym stole maksymalizowałem sobie przestrzeń pod stołem, nie? Bo to są moje deski i sam sobie zdecydowałem, że ten stół ma maksymalizować przestrzeń pod spodem i tam, zobaczcie, jest cholerę rzeczy. Wszystkie moje armie, wszystkie pudełka, wszystko tam leży. Natomiast w Stagrafie maksymalizuje koszt, niestety, bo drewno, deski na te stoły i tak już kosztowało prawie 1000 zł, a zamówiliśmy tylko blaty. Bardzo drogie drewno jest, a i tak zamówiliśmy tylko OSB. I tylko 12 mm chyba. I wszystkie półki, wszystkie blaty zamówiliśmy i to jest 833 zł wyszło z transportem, który był faktycznie trochę drogi. A jeszcze muszę zamówić deski. I tam maksymalizuję po prostu wykorzystanie 2,5-metrowych desek. I wiem, że 2,5-metrowe deski nie wszędzie można wykorzystać, ale pokażę wam metodę, którą ja stosuję, która mi się sprawdza i wy możecie sobie po prostu zaadoptować. Bo na przykład wiem, że ja kupuję deski w Leroy, na przykład, nie? Te kantówki. I one mają 2,5 metra długości. 2,500. A w Castoramie byłem i mają 2400, więc wy będziecie musieli sobie na przykład się kupić w Castoramie albo gdziekolwiek indziej, będziecie musieli po prostu pozmieniać niektóre te wymiary i zdecydować, które wymiary chcecie pozmieniać. I no, będziecie musieli trochę ruszyć głową, ale pokażę wam, jak ja to robię i dlaczego tak, żebyście mogli sobie to zaadoptować do swoich, jeśli byście potrzebowali gdzieś w garażu zbudować sobie stół. Mój stół jest na 6 kółkach, nie, na 8 kółkach. Na 8 albo 6 kółkach, żeby mógł swobodnie jeździć. Ja i tak nie jeździ zbyt swobodnie, bo te kółka są troszeczkę za małe i na przykład nie podjeżdżają pod dywany. Muszę podnosić cały stół z tym wszystkim, ale daję to radę. I mogę czasami, jak potrzebuję tutaj przestrzeni, przejechać sobie stołem tam. Więc daję radę. No i to będzie w czwartek, to będzie w przyszłym. Czyli w tym tygodniu będą dwa streamy, w przyszłym tygodniu będą dwa streamy. Będzie Battleport, będą trzy materiały, będzie w piątek. W piątek będzie podsumowanie, będzie przegląd White Dwarfa, to będą cztery. I w niedzielę pojawi się, albo w poniedziałek rano pojawi się, no to podsumowanie, więc kolejny, no okej, okay, to więc dzisiejszy materiał będzie w tym tygodniu. Więc pięć materiałów się pojawi dla was, więc słuchajcie, to wszystko w tym tygodniu. I ja naprawdę nie namawiam, ale jeżeli byście byli skłonni, to zapraszam. Przypominam, że jest opcja wspierania mnie na Patronite, jest opcja bycia wspierającym na YouTubie. Możecie też... Co możecie? No możecie po prostu wpadać na streamy i rzucać jakieś tam donaty przez YouTube, jeśli chcecie. I tyle. Możecie mnie wspierać, pokazywać mi, że ktoś to ogląda i że sprawia wam to przyjemność oglądania tych materiałów. A na razie ja się wypisuję. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hejka.